Na flance północnej pozycję zajęły jednostki samodzielnej grupy operacyjnej NATO. Wśród nich 18 dywizja piechoty, składająca się z trzech pułków piechoty: 33 Łomżyńskiego, 42 Białostockiego i 71 Zambrowskiego. Z 18 pułkiem artylerii lekkiej ze Strony Mazowieckiej, 18 dywizjonem artylerii ciężkiej, batalion obrony narodowej w Kurpie i innymi mniejszymi oddziałami. Zadaniem samodzielnej grupy operacyjnej Narw było przesłanianie dalekich przedpoli Narwi i Biebrzy, a w dalszej kolejności obrona linii tych rzek stanowiących część pierwszej polskiej linii obronnej. Na skutek przełamania pozycji obronnych podróżanych Wisłą zagrożona dwustronnym ostrzeliwaniem 18 Dywizja Piechoty została zmuszona rozpocząć odwrót. 11 września polskie bataliony próbowały odzyskać zajęty przez Niemców Zambrów, by otworzyć sobie drogę ku przeprawie przez Bug w Nurze. Mimo przejściowych sukcesów żołnierzom 71 Pułku Piechoty nie udało się odbić własnych obszarów. O godzinie 15 dowódca 18 Dywizji Piechoty, pułkownik Stefan Kosecki, otrzymał rozkaz przerwania natarcia na Zambrów, oderwania się od nieprzyjaciela i kontynuowania marszu na południowy zachód w stronę rzeki Bug. W ciągu nocy z 11 na 12 września najbardziej wysunięte na południe oddziały 18 Dywizji wytrwały 71 Pułk Piechoty i część 18 Palu osiągnęły rejon miejscowości Lętownicy. Około godziny 8 dowódca dywizji został poinformowany, że piechota niemiecka z trzema czołgami przy wsparciu artylerii wyszła z kierunku Czyżera i zaatakowała Andrzejewo. Stało się jasne. Niemcy zorientowali się już, że polska dywizja wymknęła się spod Zambrowa. Zamierzają go okrążyć i zniszczyć. Pułkownik Kosecki postanowił działać natychmiast. Zagrał oddział w sile batalionu i osobiście poprowadził go do ataku. Tak rozpoczęła się ostatnia bitwa żelaznej 18 Dywizji Piechoty. Szanowni Państwo, zapraszamy na przedstawienie na zajutrz, które powstało na kanwie wspomnień uczestników walki. W 13 września pola między Andrzejewem a Łętownicą były
zasłane ciałami, jakby snopami zboża. Dopiero z bliższej odległości można było rozpoznać, że byli to polegli żołnierze. Niektórzy leżeli już tak od 24 godzin. Ich twarze stały się już żółto-zielone. Usta wielu były zaciśnięte w grymasie zaciętości. Widok ten sprawiał wstrząsające wrażenie. Martwych znoszono do drogi Andrzejewo-Łętownica, a później zwożono wozami do Andrzejewa. Ich ciała składano we wspólnej mogile na zewnątrz murów cmentarza. Niemcy swoich grzebali przy kościele. Wszyscy nieśli pomoc rannym. Niektórzy byli operowani tu, na głównym ołtarzu w naszym kościele, przez polskiego lekarza, podporucznika Władysława Pręgowskiego. Później kładziono ich na słomie, na posadzce w kościele. Był z nami niemiecki lekarz, przysłany przez szefa służby sanitarnej z niemieckiej 20. Dywizji Piechoty, który dostarczył narzędzia chirurgiczne i środki opatrunkowe. Kto tylko mógł, udzielał pomocy rannym. W znoszeniu chorych do świątyni i grzebaniu martwych pomagali m.in. naczelnik szkoły Edward Łuniewski i nauczyciele Wanda Przeździecka, Aleksy Olejnik. Inni mieszkańcy Andrzejewa również udzielali rannym pomocy, zapewniali im wyżywienie. Wiele kobiet i dziewcząt przez cały czas pełniło dyżury i obsługę sanitarną przy rannych, robiąc co tylko w ich mocy, by ulżyć w cierpieniu. Tego dnia nie robił pobudki podoficer służbowy, ale niemiecka artyleria. Ogarnął wojsko Rwetes i harmider nie do opisania. Odzywa się też i nasza artyleria. Niebawem przybiegł łącznik major dowódcy dywizjonu. Gdzie jest? Porucznik Witkowski! Wydziera się. No to prowadzę go do porucznika. Dowiedziałem się przy tej sposobności, że cała nasza bateria, z wyjątkiem drużyny do pilnowania taboru, ma się za 15 minut stawić na rozkazy dowódcy dywizji. Wiem, czym to pachnie. Natarcie na Niemców, którzy zastąpili nam drogę. Wymarsz baterii nastąpił piorunem. Nie wiedziałem, czemu to przypisać, ale porucznik Witkowski właśnie mnie wyznaczył na dowódcę taborów. No, przez następne pół godziny panował względny spokój, bo do strzelaniny to żeśmy się tam zdążyli przyzwyczaić. Wtem zjawił się jakiś nieznajomy podporucznik z dwoma ogniomistrzami. I dawaj, to się wydziera. No,
polecił mnie i kilkunastu żołnierzom, żeby natychmiast się tam stawić na łąkę. Zatłumaczę mu, że zostałem wyznaczony na dowódcę taborów z żołnierzami. Tłumaczenie na nic się zdało. Oficer wyciągnął z kabury rewolwer i krzyczy, popycha, wygania. Wziął się do wypędzania żołnierzy z różnych tam zakamarków. Kto tylko nawinął się pod rękę, pędzili na łąkę, na zbiórkę. Opieszałek zagrzewał do biegu ten jeden z tych ogniomistrzów długim karabinowym stemplem. No i później tam po kilkunastu minutach na zbiórkę zostali wypędzeni też i kucharze, no, nie mówiąc o kancelistach czy woźnicach. Wkrótce na polanie zebrało się wcale sporo żołnierzy. Jednym z nich zostałem i ja. Nie minęło 15 minut, jak ruszyliśmy na linię. Tuż za idącą kompanią 71. Pułku Piechoty w furażerce, wyprostowany jak na galowo, podążał pułkownik Kosecki. Teren był dość płaski i pułkownik musiał być widoczny jak na dłoni. Nie wiem do dziś, czy to był atak desperacji, czy pogarda śmierci. Podążałem tuż za pułkownikiem. Zbliżaliśmy się do jakichś zabudowań. W pewnym momencie pułkownik zatrzymał się, zwrócił się do mnie, zajrzał mi prosto w oczy i wydał rozkaz wycofania się i skrycia w stodole, oddalonej mniej więcej o 50 metrów. Ten stary wiarus czuł, że nie mamy szans przeżycia. Żal jemu się zrobiło młodego oficera, który jeszcze może się wykazać na dalszym etapie walki. Odległość między zabudowaniami pokonałem dość szybko, gdy w tym samym czasie pułkownik dostał serię z karabinu maszynowego prosto w brzuch. Zdążył tylko przekazać rozkazy sierżantowi, który był w pobliżu. Dowódcą dywizji ma zostać pułkownik Hertel. Dywizja nie może się poddać, musi walczyć do wieczora, a później przebijać się chociażby pojedynczo. Po tych słowach stracił przytomność. Wszyscy byliśmy przekonani, że nie żyje. Nasz atak załamał się i straciliśmy dowódcę. Był to jeden z najkrytyczniejszych momentów w ostatnich dniach walki. Przed całkowitą klęską ochronił nas jedynie ogień artylerii, która przez cały czas udzielała nam wsparcia. Byłem w jednym z patroli, które wysłano, aby znieść z pola walki pułkownika. Szło nas 20 wzdłuż drogi do Andrzejewa. Po przejściu około kilometra wyszliśmy na zupełnie płaski teren i natychmiast zostaliśmy skoszeni serią z karabinów maszynowych.
cudem uniknąłem śmierci. A do dowódcy udało się dotrzeć dopiero w trakcie drugiego ataku na Andrzejewo. Odnaleźliśmy go idąc z patrolem sanitarnym za naszym wojskiem. Zbadałem pokój Jakoseckiego. Dawał oznaki życia. Kierowca samochodu pułkownika Starka przewiózł go pod ogniem CKM-ów do punktu sanitarnego, który znajdował się w mleczarni w Łętownicy. Tam odzyskał świadomość. To było około godziny w pół do trzeciej. Wtedy właśnie już pod dowództwem pułkownika Hertla ruszyliśmy do kolejnego ataku. Przy wsparciu artylerii dotarliśmy do horyzontu, gdzie nastąpiła strata dowódcy dywizji. Formacje nieprzyjaciela zostały zepchane na wysokość Andrzejewa, a o trzeciej Niemcy przystępują do kontrataku. My wycofujemy się, ale pod wpływem naszego silnego ognia Niemcy zaniechali dalszych działań. Po godzinie powtarzają kontratak i znów trafiają na zmasowany i silny ogień naszej artylerii. Nieprzyjaciel atakuje ze wszystkich stron. Przetaczamy dwa działa na kierunku Srebrny Borek, a z pozostałych czterech dział prowadzimy ogień na Andrzejewo. Nie przerywamy nawet na chwilę. Na rozpalone lufy kładziemy mokre worki, które moczymy w pobliskim rowie. Szczególną dzielnością wykazują się żołnierze wyznania mojżeszowego, którzy z reguły pełnią funkcje celowniczych. Obsługa naszej baterii rozebrana do pasa uwija się jak w ukropie, aby wykonać płynące z punktu obserwacyjnego komendy ogniowe. Wspiera nas ludność cywilna, a między innymi tacy dwaj chłopcy, którzy z pobliskiej zagrody przynoszą naboje z rozlokowanej kolumny w pobliżu kolumny amunicyjnej. Jesteśmy w krzyżowym ogniu. Widząc tak celny i zacięty ogień naszej artylerii, podrywamy się do ataku. Odrzucamy nieprzyjaciela i na nowo odzyskujemy wgląd na Andrzejewo. Ale Niemcy stawiają coraz silniejszy opór. Musieli dostać posiłki. Na skutek wyczerpania sił i amunicji nasz kontratak załamuje się. Z zewnątrz i z każdego miejsca. Zewsząd nacierają i strzelają Niemcy. Próby przebicia się nie przynoszą żadnych rezultatów. Wewnątrz kotła zaczyna być tragicznie. Zdarzają się wypadki samobójstw. Jeńcy, których ciągnęliśmy za sobą, ulegają panice. Dopiero wieczorem na przedpolach Łętownicy zamilkły strzały.
godzinie 20 pułkownik Hertel zarządził odprawę. Poinformował nas, że w nocy przystępujemy do kolejnej próby przebicia. Zmobilizowano wszystko, co było wolne do walki. W natarciu brali udział wszyscy oficerowie ze sztabu. Wśród nich byłem i ja. Zadaniem naszym było wydostanie się z pierścienia, przejście przez Bóg i udanie się w kierunku na Bielsk Podlaski. Z zebranych ludzi dowódca uformował grupę szturmową. W sile około batalionu. Na szpicy wydzielił działo artylerii, dwa działa przeciwpancerne i kilka samochodów ciężarowych z bronią maszynową. Za nimi samochody sztabu. A wśród nich samochód z ciałem dowódcy dywizji pułkownika Kosseckiego. Po przeniesieniu go sprzed pola dawał słabe oznaki życia. Lekarz dał mu nawet zastrzyki wzmacniające działanie serca. Zbadał go ponownie i wciąż dawał słabe oznaki życia. Po obu stronach i z tyłu samochodów reszta oddziału szturmowego z bagnetem na broni. Sam pułkownik Hertel dosiadł konia, choć był ranny w nogę, i ruszył przy szpicy. A cały ciężki i zbędny sprzęt, w tym artylerię, przed wyruszeniem kazał zniszczyć, a dokumenty spalić. Tak, nasza kolumna pod dowództwem majora Szymoniewskiego nastawiona była do marszu w kierunku na Andrzejewo. Mieliśmy czekać na rozkaz wymarszu, gdy szturm zakończy się powodzeniem. Wyruszenie oddziału szturmowego nastąpiło około godziny 22. Około pół godziny później, po wyruszeniu, słychać było z kierunku ruchu pułkownika Hertla gwałtowną strzelaninę. Do godziny 24 nie było rozkazu do wymarszu. Pod samym już Andrzejewem nasz oddział szturmowy Tarn nas nazywali. Został zaskoczony bardzo silnym ogniem karabinów maszynowych i artylerii. Zostaliśmy tym ogniem kompletnie rozbici. Rozproszyliśmy się wśród nocy. Kto nie poległ, a byli to nieliczni, pewnie zdołał przebić się na własną rękę. A co się stało z dowódcą dywizji i pułkownikiem Hertlem? Nie wiem. Sam oberwałem i straciłem przytomność. Ja słyszałem, że patrole sanitarne szukające rannych znalazły w rowie przy drodze do Andrzejewa ciało pułkownika. Mówili przystojnego, krótko ostrzyżonego. To był pułkownik Hertel. Obok niego leżało ciało jakiegoś kapitana. Poza tym słyszałem od niemieckiego sztabsierżanta, który przyjechał do nas z Zambrowa na wizytację naszego punktu sanitarnego, że do niemieckiego szpitala polowego przywieziono jakiegoś pułkownika. Inwalidę bez ręki. To musiał być pułkownik Kosecki.
Jednak to prawda z pułkownikiem Hertlem. Słyszałem od jednego rannego żołnierza, którego opatrywali w punkcie sanitarnym w kościele, jak widział leżących przy drodze rozstrzelanych naszych żołnierzy. Wśród nich był też i pułkownik Hertel. Zerwany miał krzyż virtuti militari. Została tylko mała drobinka wstążki od krzyża. Mówił też, że był wśród tych zabitych i kapitan dyplomowany Chodakowski. Obaj zginęli od kuli trafionych prosto w głowę i piersi. Prędko, wołajcie księdza. Jak umrę, niech mnie rodzina zabierze. Proszę księdza, proszę księdza. Thank you.
po klęsce ostatniego natarcia dopiero nad ranem odzyskałem przytomność. Próbowałem się cofać. Zauważono mnie. Niemcy zaczęli strzelać. Byłem blisko jakiegoś leja i tam wpadłem. Noga bolała strasznie. Widziałem, jak Niemcy podchodzili do naszych i przebijali ich bagnetami. Kiedy przyjechało niemieckie dowództwo wojskowe, zaczęli zbierać swoich, a także naszych jeńców. Zebrali nas wszystkich na rynku w Andrzejewie. Gonili dookoła. Noga bolała strasznie. Po kilku rundkach opadłem z sił. Dalej nie mogłem iść. Tych, co byli słabsi, dobijali. Wiedziałem, co mnie czeka. Koniec zbliżał się. A dookoła stały nasze rodziny i przyglądały się. Kiedy upadłem, podszedł jeden i chciał mnie zastrzelić. Wtem nadjechał drugi. Nie pozwolił mnie dobić. Na moich oczach zdegradował litościwego. Ten, który przyjechał, dał mi kilka paczek papierosów i czekoladę, z której wreszcie sam odłamał kawałek i zjadł. Nie wiem, to chyba dlatego, żeby pokazać, że nie była niedobra czy zatruta. A potem zostałem przyniesiony tu, do kościoła. Wraz z innymi rannymi. W ostatnim natarciu też zostałem ranny. Wycofywaliśmy się. Ostatkiem sił dotarłem do Łętownicy. We wsi zostały już tylko same tabory z niedobitkami i jeńcami. Dowiedziałem się już wcześniej, że po zapadnięciu zmroku grupkami lub indywidualnie każdy na własną rękę może się przebijać w ogólnym kierunku na Bóg. Walki cichną. Słychać tylko jęki konających i rannych. Widzę, jak w punkcie opatrunkowym zrobionym w budynku w mleczarni przez próg sączy się krew. Rankiem 13 września strzały cichną. Gdy po całodziennej bitwie pułkownik Stark zgromadził nas w chałupie i zakomunikował o decyzji zaprzestania walki, ja z dwoma kolegami dopadliśmy samochód pułkownika Koseckiego i nie używając świateł podjęliśmy próbę wyskoczenia z okrążenia. Po przejechaniu kilkuset metrów dostaliśmy się w skoncentrowany ogień CKM-ów i chyba też przy użyciu pocisków świetlnych nas ostrzelali. No zostałem ranny w... No, dalsza jazda była niemożliwa, no. Szczęściem obok był głęboki rów i chyba tylko dzięki temu ocaliliśmy swoje życie.
Po świcie żołnierze niemieccy, którzy zalegali na przedpolu, z okrzykiem Hande hoch! Dopadli nas. Zerwali nam orzełki z czapek, traktując jak trofea wojenne. Po czym odprowadzili na miejsce, gdzie skoncentrowani byli nasi oficerowie wzięci do niewoli. Ciężar rozmów odjął na siebie podpułkownik Stark. Rano żołnierze niemieccy kurtuazyjnie posegregowali osobno oficerowie, podoficerowie, szeregowi. Generał niemiecki wystąpił naprzeciw i zapewniał, że armia niemiecka przestrzega konwencji genewskich. I tak też będziemy traktowani. W międzyczasie kapitan Liskowiak, oficer 71. pułku, doskonale znający język niemiecki, poinformował nas, że Niemcy nikogo tej nocy nie brali do niewoli. Wśród zabitych rozpoznał pułkownika Hertla i oficera operacyjnego 18. Dywizji, kapitana dyplomowanego Ludwika Chodakowskiego. Później zostałem ranny i straciłem przytomność. Obudziłem się dopiero tu, w kościele. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi.
miłoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Thank you.
Jarosław Malewski, Mariusz Szybotem, Jarosław Raczyński, Franciszek Sołowiński, Jarosław Wyszomiński. Żołnierze niemieccy to Ireneusz Grzegorz Sutkowski oraz grupa rekonstrukcyjna NAREW to jest Krzysztof Dąbrowski, Marcin Krajewski, Jan Wybor. Mieszkańcy Andrzejewa to Miłosz Majewski, Rutkowski. Reżyser tego przedstawienia to pani Jolanta Andrzejewska. Scenariusz Jolanta Andrzejewska i Daniel Jasko. Poruszenie Rampa Paweł Andrzejewska. Przewodnicy Rady Naszerwanych to Daniel Jasko, Michał Kolczykowski, Marta Majewska, Antonina Górka, Katarzyna Górka, Ewa Warszawi, Katarzyna. Chyba wielu z nas w tym przedstawieniu wzruszyło się. Nawet sobie patrzyłem na księdza Andrzeja Kielich, który używał przy przedstawieniu. Pewnie był autentycznym kielichem, z którego odprawiał i ksiądz Leśniewski, i ksiądz Wiśniewolski, Józef, którzy byli w tym czasie ołtarz, ornat. Wszystko autentyczne. Kieli nas tylko 84 lata, a wszystko inne to samo. Kochani, myślę, że bardzo na miejscu, jeśli swego rodzaju modlitwą i podziękowaniem Panu Bogu, to będzie Boże coś w Polsce. Która
bardzo mocno się udziela. Nie zawsze ich widać, ale wielokrotnie robią różne rzeczy. Modlitwa, ale przede wszystkim dzieła miłosierdzia. Widać lub nie widać, ale one są. I w uznaniu dla tej grupy została przyznana specjalna nagroda rycerzy Kolumba dla nich jako podziękowanie za ich działalność. Co prawda to jest tylko tytuł podziękowania, uściśnięcie ręki, ale to jest przede wszystkim docenienie tego, co robią. Dlatego poproszę delegata stanowego rycerzy Kolumba o wręczenie nagrody. Szanowny Boże, czcigodni Państwo, zacny księże kapelanie i bracia rycerzy Kolumba. Jest mi niezmiernie miło, że w tak licznym w ogóle gronie przy takiego świadka mam przyjemność wręczyć Wam nagrodę. Swoim działaniem my jako rycerze kierujemy się braterstwem, jednością, miłością, miłosierdziem i oczywiście patriotyzmem. Wy również przyczyniliście się do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak samo jak nasi polegli bracia w trakcie wojny, którzy polegli po to, byśmy my tutaj mogliśmy, byśmy mogli uczestniczyć, przyglądać się tej wspaniałej scenizacji. Wy pomogliście naszym braciom na Ukrainie, pakując 500 paczek darów na nim. Także w podziękowaniu od Rady Stanowej przywiozłem dla Was dyplom oraz ikonę świętego Michała Archanioła. Bóg zadbać za Waszą pracę. Gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy właśnie dla miłosierdzia chrześcijańskiego. Proszę Państwa, jestem poetką. Bardziej jest tych matek. O matki, co się w ten czas trwogi bez siły, przybiegły mu tylko ostatnie strzały. Skurwane koronami jęczący zgoziły na kościelnej posadzce miejsca znajdowały. O matki, coś ci niosły ostatni dostatek, żeby pożywną zupą karmić wygłodzonych. Boże jedynych synów i zbolałych matek, mężów, których już więcej nie ujrzały żony. O was myślę, przechodząc aleją cmentarza. Kłaniam się waszym prochom, co ta ziemia kryje i wieczny odpoczynek wierszem chcę zanucić. Bo nie każda się matka w taki czas odważa obywać rany dziecka, gdy on jest czyjeś. Karmić lub tulić zdrowie, z której już nie wróci.